Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. P20 Pro w moich rękach, wiadomo, sprawdzamy wydajność, zobaczymy jak będzie działało, porównamy z wieloma telefonami, ale cóż, jeżeli chcecie używać tego telefonu, no to wiadomo, wymaga użyć czegoś, żeby go nie poniszczyć. No jak wiecie, mamy Gorilla Glass z 5. generacji z przodu i z tyłu. Niestety po Samsungu moim S9 Plusem widać, że ona się rysuje, więc w Huawei będzie to na pewno tak samo, bo to jest tego samego typu szkło. Więc cóż, trzeba by coś założyć na ekran. Folia, która jest na froncie, według mnie mizerna, więc nie ma co zbyt długo jej korzystać, więc lepiej skorzystać z czegoś lepszego. A co? Ja sugeruję szkła. Więc pierwsze szkło, które będę tutaj sprawdzał i testował, szkło od Eigera 3D Glass Full Screen Tempered Glass. Oczywiście szkło od pancernik.eu, więc dzięki za jego podesłanie, jak i również sprzętu do testu, czyli również z samego Huawei. Oczywiście gdzie dorwać to szkło, będziecie mieli linki na dole, ale również jak dotrwacie do końca filmu, no to jeszcze mała niespodzianka związana właśnie z zakupami w pancernik.eu, ale to sugeruję poczekać do końca, dam znać. Dobra, co odnośnie szkła Eiger? Co się dowiadujemy? 100% zakrycia ekranu, zaokrąglone są brzegi, twardość 9H, warstwa anti-dust layer, czyli przeciwkurzowa, teoretycznie ochrona całego ekranu. Co jeszcze się dowiadujemy? Jest oleofobowa powłoka, bardzo fajnie, teoretycznie w 100% przejrzyste. Zobaczymy, zrobione z japońskich szkieł 9H. Właśnie, tylko nikt nigdy nie mówi w jakiej skali, czy jest to w skali Wolfa, Wolbruna w teście ołówkowym, czy 9H w skali Mocha. Dobra, kiedyś w końcu dorwę przyrząd do testowania, to będziemy sprawdzać twardość, ale to jeszcze trochę, bo to troszkę niestety kosztuje. I cóż, zasadniczo tyle. Dobra, co w zestawie? To w opakowaniu, ja już sobie pozwoliłem folikę ściągnąć z niego, więc dobra, przejdźmy do zestawu, który dostajemy od Eigera. W środku mamy tak, jakąś ulotkę. Dobra, dowiadujemy się, że jest 2 lata gwarancji na to szkło. Fajnie. Dostajemy Screen Protection Tempered Glass, pewnie instrukcję aplikacji. Oczywiście za chwilę je zamontuję, więc zobaczycie jak to się robi. I zestaw montażowy. Ja już go oczywiście rozwalam. Co jest w zestawie? To co być powinno. Mamy coś na mokro, mamy mikrofibrę na sucho, do zdejmowania ewentualnych poproszków kawałek jakiejś taśmy nazwanej ładnie Dust Removal Sticker i samo szkło. Zobaczmy najpierw na szkło, zanim je zamontujemy. Zapakowane no spoko, zasadniczo potrójnie. Jedna folika, kawałek styropianopodobny, może ostrość, żebyśmy mieli ładną, przestawimy. I jeszcze jedna folika i same szkło. Dobra, jak szkło wygląda? Zasadniczo no widać, że jest na całość. Jedna rzecz, która się rzuca w oczy, widzicie troszeczkę taki dosyć około 2 mm pasek. No cóż, czy on tam jest klejem? Obstawiam pewnie, że coś w tym stylu. A zobaczymy jak to będzie wyglądało na smartfonie, czy to będzie przeszkadzać, czy też nie, to się okaże. No i zasadniczo tylko jednej strony zdejmujemy warstwę, naklejamy, działamy. Dobra, zmiana perspektywy i montujemy. Pierwsze co oczywiście wyłączymy smartfona i do roboty. Dobra, P20 wyłączona, więc przechodzimy standardowo do montażu. Mimo że używana chwilę, folia zdjęta, ale no cóż, żeby coś na tym zamontować, zawsze trzeba wyczyścić ten ekran. No nawet gdzieś jakiś paproszek, coś się trafi, cokolwiek. Czystość to podstawa. Zasadniczo róbcie to zawsze w jakimś dosyć mało kurzowym miejscu. Nie wiem, jeżeli macie bardzo zakurzone mieszkanie, nawet w łazience po prysznicu, wtedy kurz zasadniczo się nigdzie nie unosi, można spokojnie, fajnie wszystko dopasować, zamontować, więc to sugeruję zawsze robić. No i oczywiście co? Pierwsze co zawsze czyścicie sobie na mokro, później przechodzicie do oczyszczenia ekranu na sucho, aby nie pozostały żadne ślady. Oczywiście to na mokro to nie jest tylko woda, tylko jakiś alkoholopodobny środek, który usuwa wszelki tłuszcz z palców i inne tego typu rzeczy. No wiadomo, na ekranie nie może być nic, jeżeli coś będzie, później będziecie to widzieć. No i niestety precyzja później powoduje, lub też jej brak, no niezbyt ładny efekt końcowy. Wiecie co, żeby sobie łatwo to założyć, to szkiełko, sugeruję użyć, może mogłem to wcześniej troszeczkę zrobić, włożyć sobie telefon do oryginalnego case'a, którego zawsze macie w P20 Pro. A dlaczego? Bo będzie łatwiej dopasować idealnie do niego szkło, które będziemy zakładać, bo pasuje oczywiście, jak i również telefon nie będzie Wam się tak ślizgał, bo mimo, że tutaj mam podłożony kawałek materiału, widzę, że strasznie on mi lata, więc lepiej zrobić to w taki otóż to sposób. Dobra, jak już zrobiliśmy mokro, sucho, bierzemy ten otóż to kawałek, którym możemy sobie odpaproszkować ekran. Dobrze, że jest dosyć duży, gdyż praktycznie całą powierzchnię ekranu zbiera nam wszelkie paprochy. A to jest, myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy. Tutaj już mamy to zrobione. No, zawsze jeszcze coś gdzieś może się ulotnić, zbić w górę, więc lepiej dokładnie to sprawdzać. Ja może być teraz trochę dziwny dźwięk mój, bo muszę się jakoś tutaj gimnastykować przy aparacie, abyście Wy to widzieli, żebym ja był zadowolony z tego, co zakładam i jak to będzie wyglądało. Abym ja był zadowolony z tego, jak to wyglądało, więc po przejechaniu bierzemy się za to, co jest najważniejsze w tym całym temacie, czyli szkło. Zasadniczo dopasowanie go jest takie, że mamy notcha odkrytego, jak i również czytnik linii papilarnych odkryty, a nareszcie powierzchni będziemy mieli szkiełko. Więc jeżeli jest czystą, a mam takie wrażenie, że jest, oczywiście też sobie to sprawdźcie parę razy. Ważna rzecz też, róbcie to przy dobrym świetle. Ja mam tutaj lampy studyjne, więc wychodzi mi to łatwiej. No i cóż, teraz musimy go zamontować. Ja może troszeczkę zmienię sobie perspektywę, abym miał to troszeczkę bliżej. No i spróbuję zrobić to na wizji. Mam nadzieję, że mi się to uda dopasować. Jak nie, no to będzie nieładnie, ale myślę, że się uda. Właśnie dlaczego powiedziałem Wam, żeby wziąć case'a? Gdyż case spowoduje Wam to, że idealnie tutaj traficie z wysokością tego wszystkiego, ułożeniem. No i myślę, że będzie dobrze. Nie ma żadnych prowadzących stickerów do tego produktu niestety, więc musicie to robić w miarę trochę na czuja. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało tutaj. No, zasadniczo legło. Umieszczyło się, więc jest dobrze. Co musimy zrobić? Zasadniczo teraz tylko i wyłącznie podociskać wszystko. Jak widzę, produkt już teraz wiem, po co były te paseczki dookoła klejowe. Jest właśnie mocowany za pomocą kleju na obrzeżu. Trochę dziwnie, zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Czy to będzie ładnie wyglądało, czy też nie, okaże się po chwili. Oczywiście musicie teraz docisnąć wszędzie, wszystkie krawędzie całego tego produktu, aby tutaj klej nam złapał, wszystko połapało, ładnie wyglądało. Teraz ja sobie go wyjmę, podociskam i wracam do Was. Na razie jest ok, zobaczymy, jak będzie wyglądało po dociśnięciu. No i jestem, szkło założone, jakie wnioski, podociskane. Więc cóż, może przejdźmy sobie do ekranu, gdzie mamy tak naprawdę całość ciemną, czarną. Szkło nie jest klejone po całości, możemy zobaczyć delikatne rzeczy, które znacie z szkieł do zakrzywionych ekranów. Nie wiem, czy uda mi się to złapać. Bardzo, ale to bardzo delikatne kropeczki, czyli ten taki układ, który tutaj jest. Bardzo, gdy się przyjrzycie, można go zauważyć. Nie rzuca on się na dzień dobry bardzo w oczy, ale jest. Co dalej? Szkło jest klejone tylko i wyłącznie po obwodzie, czyli po tym takim ciemniejszym pasku, który tu widzicie. I cóż, jeżeli ktoś jest bardzo estetą, może zauważyć pewne niedociągłości, nie do końca fajnie się to łapie, gdyż może to jest kwestia jeszcze czasu, to szkło musi się ułożyć. Czasami pozostają takie ślady miejsca, gdzie nie do końca klej złapał, albo złapał. Myślę, że po jakimś czasie jeszcze powinno się to poprawić, trzeba to poużywać, trochę podociskać bardziej, ale już parę chwil to porobiłem, to zauważam. Więc pod tym względem no tutaj stuprocentowo fajnie nie jest. Co dalej, jeżeli chodzi o rogi, zaokrąglenia? Szkło jest trochę takie, jak to nazywać, carved glass, no troszeczkę zaokrąglone, ale mogłoby być bardziej, wydaje mi się. Mogłoby to bardziej tutaj przechodzić w ramkę, którą mamy w samym telefonie, ale no, nie ma jakiegoś takiego wielkiego progu, chociaż no, teoretycznie wyczuwamy, że tu nie jest idealnie zaokrąglone, tylko jest trochę, że tak powiem, delikatnie ostro. Dopasowanie, no powiem Wam, że bardzo fajnie, cały ekran praktycznie łapie, miejsce na czytnik jest, myślę, że mi się udało je dosyć ładnie zamontować. Tutaj miejsce na notcha i wszystko, co w nim jest, również w środku mamy. Warstwa ofelbowa i łapanie, palcowanie, no delikatne jest. Moje paluchy czasami są jakoś specjalnie tłuste, albo nie, chociaż teraz nie, powiem, że naprawdę jest dobrze. Jeżeli chodzi o powłokę olefobową, trochę widać, ale na pewno zdecydowanie mniej niż widzimy. teraz z tyłu, gdyż telefon oczywiście przed filmem czyściłem, a teraz go wziąłem do rąk. No i widzicie, co się dzieje, a co się dzieje tutaj. Jest lepiej, czyli teoretycznie ta powłoka działa. Same kolory odzorowania. O, tak a propos, patrzcie, jak to fajnie szybko złapał przed chwilą moją twarz, mimo że jest za aparatem. Kolory wydają mi się poprawne, nie widzę tutaj zbytnio wielkiej różnicy między tym, co miałem bez tego szkła, a to, co jest teraz. No, w szczególności widzicie po tej tapecie, może jeszcze troszkę ostrości złapmy bardziej, która naprawdę wygląda tak, jak wyglądała. Co do tych tutaj kwestii estetycznych, po bokach wszystko fajnie, pięknie, trochę u góry właśnie ten klej nie do końca jeszcze złapał i na dole. Myślę, że może być to kwestia czasu, albo po prostu ten typ tak ma i dla bardzo wielkich estetów może być to małym problemem, chociaż nie. Co do krańca ekranu, widzimy, że wszystko jest fajnie, zasadniczo jak patrzymy od frontu, no to nie widzimy jakiegoś takiego przebicia z boku tego, co jest na ekranie, no chyba że bardzo, bardzo weźmiemy sobie to wszystko, rozpoznaj moją twarz, no ślicznie, ładnie to działa. Działa, jak to widzicie, no nie ma tutaj za bardzo problemów, niektóre szkła są za krótkie i widzicie później tu część ekranu, irytuje to, pod tym względem tutaj jest ok. Sprawdźmy sam dotyk z ciekawości, czy wszystko nam łapie. Przejdźmy sobie przyciski. Zasadniczo jest dobrze. Czy występuje taki efekt tak zwanego odczucia, że coś jest, że czegoś nie ma pod ekranem? Powiem Wam, że nie. No nie ma. Na wstępie nie czuję, żeby tutaj było taki efekt pustki, czyli że coś gdzieś tam Wam szczela, klika. Sam ekran też nigdzie nie czuć, żeby coś się podważało, podbijało. No, pod tym względem wygląda to fajnie i rozsądnie. No, szkło ważne, że zajmuje cały ekran. Dwa, na pewno jeszcze odnośnie case'ów dam Wam znać, do czego pasują, bo trochę ich niedługo będzie, ale bez problemu pasuje pod wymiar oryginalnego etui, więc wielki plus. Czyli wszystkie case'y do Huawei'a, które nie zachodzą za bardzo na ekran, powinny do niego pasować. No i myślę, że to na tyle odnośnie tego szkła. Trochę je potestuję, jeżeli będzie coś nie tak, dam Wam znać, czy ta warstwa klejowa się poprawi, czy też nie, I oczywiście za jakiś czas następne. Myślę, że może coś się da z tym zrobić, dociskając, ale jak nie, no to ewentualnie mały minus jest to, że widzimy po rogach delikatną warstwę klejową, takie, nie wiem jak to zobaczycie, tutaj w tym miejscu. Delikatne jakby bąbelki, jakby coś do końca klej nie łapał, ale myślę, że z biegiem czasu powinno to puścić, jeżeli nie, to dam Wam znać albo w komentarzu, albo nagram jeszcze jeden film odnośnie tego szkła. No cóż, zasadniczo wygląda to rozsądnie. Szkoda, że nie ma kleju po całości, tylko jest po bokach, ale może w przypadku ekranów, które... Ostrość właśnie, ekranów, które są płaskie zasadniczo, nie ma to aż takiego znaczenia jak w przypadku ekranów, które mamy zakrzywione. Jak z czernią? Czy czerń jest idealna, czy jest trochę szara? Jeszcze właśnie zobaczmy. Tutaj jest dobry przykład do tego. No jest dobra. Nie jest aż tak źle jak w przypadku niektórych szkiełek do zakrzywionych ekranów, ale idealna. Odzorowanie te, które być tam powinno, no to troszkę temu brakuje, minimalnie. Ale naprawdę nie jest źle. Dobra, tyle odnośnie szkła od Eigera 3D Glass dla Huawei P20 Pro. Chcecie coś wiedzieć, oczywiście macie jakieś pytania odnośnie tego szkła, pytajcie. No i właśnie, gdzie dorwać to szkło? Oczywiście, jak już mówiłem, filmy odnośnie Huawei P20 Pro i ich akcesoriów są dzięki sklepowi pancernik.eu, więc oczywiście coś jest dla Was. Załatwiłem dla Was rabat 10% na akcesoria wszelkie do Huawei P20 Pro, czyli cokolwiek będziecie chcieli sobie do niego nabyć. Możecie nabyć je właśnie w sklepie pancernik.eu, 10% taniej na hasło P20 Pro. Pisamy razem, gdy wpiszecie taki kod rabatowy, no to w tym momencie macie 10% rabatu. Myślę, że warto, oczywiście linki na dole, gdzie dorwać to szkło, właśnie też będzie pod filmem, no i właśnie 10% taniej, więc jeżeli ktoś potrzebuje, myślę, że można skorzystać. Tyle na razie odnośnie właśnie szkła tego Eigera 3D Glass, na dole linki do moich społeczności, profil na platformie Patronite, oczywiście jeżeli chcecie coś prywatnie zapytać, piszcie na moich społecznościach albo tutaj pod filmem, chcecie wesprzeć kanał, aby się rozwijał, było coraz więcej ciekawych rzeczy, skorzystajcie z Patronite'a, no i tyle. Szkło, nie czło, tylko szkło 3D Glass od Eigera dla Huawei P20 Pro. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!